Izbicki rajd rowerowy zorganizowano już po raz 9. W przeciwieństwie do innych wyścigów, tu można liczyć przede wszystkim na rodzinną atmosferę. Jest to takie miejsce i czas, że mogą się rodziny ze sobą spotkać, spędzić czas. Nie nazwaliśmy tego wyścigiem kolarskim, bo nie chodzi nam o wielkie wyczyny czy zdobywanie jakichś wspaniałych czasów, ale chodzi nam o to, żeby właśnie wyciągnąć ten rower i pojechać jakimś tam dystansem, na którego czujemy siły, że możemy pojechać. I wystartowała grupa. W rywalizacjach uczestniczyć mógł każdy, od najmłodszych przedszkolaków po grupy dorosłych zawodników. Wyścig biegnie po trasie pętli, która ma 4,5 km długości. Przedszkolaczki zaczynają od 300 metrów, a kategoria junior to jest 10 okrążeń, czyli 45 km. O ile dorośli traktują tego typu zawody jako zabawę, dzieci myślą o współzawodnictwie. Warto, bo można wygrywać i w ogóle dobra zabawa jest. Spotykają się na którymś tam z kolei wyścigu, wiedzą, kto jest tutaj rywalem, patrzą na siebie już prawie jak zawodowcy. To jest pozytywna rywalizacja oczywiście. Walczą ze swoimi słabościami, próbują zmierzyć swoje siły i zobaczyć, jak to będzie w przyszłości. Wspieranie najmłodszych to podstawa, nawet wtedy, gdy kończy się przegraną. Dziecku łańcuch spadł. Przyjechała przedostatnia. Ale dojechała do końca. Dojechała, tak. To chyba najważniejsze. Tak, tak, najważniejsze. Czy jesteście Państwo dumni tutaj z Bardzo jesteśmy dumni z naszej wnuczki. Była prawie że w czołówce. No, to jest fajna zabawa. Jak kibicowaliście? Oczywiście do końca. Na samym mecie praktycznie. Zaraz po sportowej rywalizacji na uczestników czekało wiele atrakcji, od występów wokalnych po gry, konkursy i zabawę taneczną. Teraz dzieci mają tyle spraw, mówię, i rzeczy, i zabawek, że siedzą cały czas w domach, więc takie inicjatywy są jak najbardziej wskazane. Bardzo ładnie, chociaż tych imprez w naszej gminie nie ma za dużo, no to czyli przynajmniej aby taka jedna porządna się należy, nie? W tegorocznej edycji rajdu wzięło udział blisko 200 uczestników. Najlepsi zostali nagrodzeni złotymi pucharami.